Cześć, witam Cię w kolejnej części cyklu poświęconego projektowi XRP. Jest to trzeci odcinek już na tej playliście. Oczywiście zachęcam do obejrzenia, przyjrzenia się poprzednim trzem odcinkom, w których pokazuję projekt XRP oraz cały ekosystem firmy Ripple poprzez również komponent Spring. Chcę zobrazować, w którym kierunku właśnie idzie ten projekt oraz jaki aktualnie panuje trend wśród projektów kryptowalutowych, które muszą zadbać o tą adopcję, muszą zadbać o powszechność swojego projektu. Jaką metodę właśnie projekty krypto ostatnimi czasy obierają? Oczywiście w tym odcinku skupię się na tej sprawie w kontekście właśnie projektu Spring od firmy Ripple, bazującej właśnie na kryptowalucie XRP. Niemniej jednak zauważyłem podobne podejście również w kilku innych dosyć dużych projektach i myślę, że pomału również to można uznać za trend. Projekty te muszą zwiększać swoją adopcję, muszą zwiększać swoją powszechność, a robią to od dosyć wcześnie niespotykanej strony, czyli od podejścia typowo programistycznego, prodeweloperskiego. Myślę, że jest to z tego powodu, że programiści to osoby, które często wpadają do tak zwanej grupy osób early adopters, czyli osób, które wcześniej eksperymentują, testują nowe rozwiązania oraz próbują ich używać. I tutaj, mając na uwadze właśnie wzrost powszechności, wzrost rozpoznawalności konkretnego projektu technologicznego, projekty kryptowalutowe zaczęły właśnie tą metodę stosować. Myślę, że to jest całkiem dobra ścieżka. Obrazuje to właśnie fakt, jak ważne są technologiczne kompetencje w obecnym świecie oraz myślę, że jest pewnym początkiem do tego, aby właśnie kryptowaluty wyszły do mainstreamu, ponieważ jestem zdania, że pojawi się wkrótce produkt bazujący na jednym tutaj z dosyć dużych już na ten moment rozwiązań, platform kryptowalutowych i właśnie taki produkt, który dla końcowego użytkownika wcale nie będzie musiał mocno sygnalizować tego, że bazuje na technologii blockchain, że opiera się o tokenizację, ponieważ będzie niósł wartość dla użytkownika. Ale tutaj wracając do projektu Spring, wyszedł on właśnie frontem do deweloperów poprzez uruchomienie programu tak zwanego DevRel, czyli relacji z programistami, z deweloperami. Podejście to ma opierać się na trzech filarach, tutaj wyszczególnionych na ekranie, czyli na treściach, wydarzeniach i wsparciu. Treści to oczywiście głównie w tym przypadku dokumentacja umożliwiająca w łatwy i szybki sposób tworzenie rozwiązań programistycznych w oparciu o tą platformę. Tutaj dodam, co też również podkreślam często na swoich filmach, że dobra, solidna, techniczna dokumentacja podparta przykładami kodu źródłowego, jakimiś rozwiązaniami, przykładami typu case study, naprawdę bardzo pomaga w tworzeniu właśnie własnych projektów na daną platformę. Bardzo ważne również są wydarzenia. Wydarzenia, tak jak tutaj możemy zaobserwować, jeśli chodzi o Spring, mam tutaj na myśli wszelkiego właśnie rodzaju spotkania, meetupy ze społecznością, które prowadzą właśnie osoby zaangażowane w Spring od firmy Ripple. Spotkania te są organizowane na całym świecie, można również brać udział w wirtualnych konferencjach. Myślę, że to również bardzo jest nowoczesne i jak na ten czas prawidłowe podejście mające na celu zwiększenie adopcji i popularności danego projektu. No i oczywiście trzeci punkt, czyli wsparcie. Życie i praca programisty ma to do siebie, że
Również potrzebują te osoby wsparcia, potrzebują w razie konkretnych problemów mieć możliwość zwrócić się do supportu, do pomocy. Tym bardziej, że są to nowe technologie, technologie, na których jeszcze mało osób pracuje. Ta liczba oczywiście się zwiększa, niemniej jednak w porównaniu do technologii obecnie wykorzystywanych przy prowadzeniu projektów informatycznych, projektów programistycznych, są to na razie jeszcze produkty z niszy, jeśli chodzi o użytkowanie. Także tutaj Spring sygnalizuje nam uruchomienie właśnie tego DevRel, czyli tego wzmacniania relacji z programistami w oparciu o te trzy filary. Na poparcie tego Spring uruchomił również forum w ciągu ostatnich dni. Myślę, że to forum będzie również ciekawe, jeśli chodzi o taką typowe śledzenie projektu pod względem inwestycyjnym, pod względem tego, w jaki sposób, w którą stronę ten projekt idzie, z tego względu, że warto tutaj śledzić właśnie ilość tematów, które krążą, które są zakładane przez społeczność oraz w którą stronę, jakiego typu problemy społeczność ma oraz jak te problemy starają się być rozwiązane przez osoby już bezpośrednio z projektu Spring. Także tutaj na tym forum, na którym na chwilę obecną jest jeszcze bardzo mało założonych tematów, jest to świeże forum. Również myślę, że osoby zainteresowane projektem XRP powinny od czasu do czasu zaglądać, nawet jeśli nie uważasz się za osobę techniczną. Niemniej jednak, jeśli uważasz się, że warto inwestować w XRP, to tutaj myślę, że od czasu do czasu warto zajrzeć. Tym bardziej, że są tu również na początek zamieszczone odpowiedzi na najbardziej popularne pytania, czyli czym jest Spring, jak się ma XRP do Springa, jak się ma Spring do Ripple i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście to jest jedno z kolejnych miejsc, które tutaj warto również śledzić. Kolejna sprawa to właśnie portal Spring. Tutaj również chciałbym podkreślić bardzo ciekawą rzecz, ponieważ założenie konta na tym portalu wiąże się z umożliwieniem dostępu tego serwisu do profilu na GitHubie. Także tak naprawdę programista nie musi tutaj nic zrobić poza dwukrotnym kliknięciem i uwierzytelni się tym samym za pomocą swojego konta GitHubowego. Ja to tutaj właśnie zrobiłem. Dostajemy również tokeny XRP, z którymi możemy eksperymentować w trakcie właśnie naszych tutaj deweloperskich poczynań. Oczywiście tutaj osobom mniej technicznym i osobom zainteresowanym projektem XRP pod względem inwestycyjnym sygnalizuję i chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w jaki sposób tak naprawdę Spring podchodzi do programisty. Stara się, aby ta ścieżka adopcji, ścieżka w ogóle rozpoczęcia pracy z Springiem była jak najkrótsza i jak najbardziej wygodna. To właśnie pokazuje, jak zależy temu projektowi, temu zespołowi na tym, aby upowszechnić te rozwiązania. Myślę, że to tutaj ten aspekt, który wspomniałem, będzie trudny do, tak naprawdę do wykrycia, do wychwycenia takiego smaczku osobom, które nigdy wcześniej nie brały udziału w żadnym projekcie informatycznym, a są, tak jak wspomniałem, właśnie zainteresowane XRP pod względem inwestycyjnym. Także tutaj podkreślę to, że ta ścieżka do wypróbowania mechanizmów, do spróbowania tego, z czym to się, jak się tego używa, jest maksymalnie skrócona i myślę, że jest jak na ten czas, na obecne standardy, jak najbardziej właściwa. Oczywiście Spring uruchomił również stronę community, stronę dla społeczności, na której opisywane są właśnie wydarzenia, o których wspomniałem we wcześniejszej części tego filmu. Wszelkiego rodzaju właśnie hackatony, czyli spotkania mające na celu zbudowanie jakiegoś MVP, czyli Minimum Viable Product w oparciu o infrastrukturę Spring. Przeważnie tego typu spotkaniach na hackatonach właśnie kilkuosobowe zespoły łączą swoje siły i zgodnie z tematyką tego hackatonu budują jakiś przykład w oparciu o daną technologię.
Tutaj widzimy jeden z takich hackathonów. Tak nawiasem dodam, już nie tylko w kontekście Springa czy też kryptowaluty XRP, ale aby właśnie śledzić hackatony, śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych różnych produktów, różnych projektów, które właśnie mamy w swoim portfelu inwestycyjnym, które nas w jakiś sposób interesują, które walczą o tą adopcję. Myślę, że warto śledzić hackatony oraz projekty, jakie na tych hackatonach powstają, z tego względu, że będzie to dawało nam fajny obraz tego, w którą stronę społeczność zorganizowana, ta społeczność technologiczna zorganizowana wokół danego projektu chce, aby ten projekt poszedł. I tak naprawdę tutaj organizatorzy, osoby odpowiedzialne za system w jakimś tam stopniu będą, myślę, musiały się do tej społeczności dostosować, gdyż to ona będzie go używać, ona będzie tworzyć produkty uruchamiane w oparciu o te platformy, a to oczywiście będzie generowało przychody, będzie generowało użyteczność tokenów właśnie tutaj, jeśli mówimy o projektach opartych o technologię blockchain. Oczywiście tutaj jeszcze taki typowo z ciekawości temat, a chodzi mi o wolne pozycje zorientowane właśnie w całym ekosystemie firmy Ripple. Tutaj warto również zwracać uwagę na ten aspekt działalności i to również podkreślę, że nie tylko na przykładzie Ripple, na przykładzie XRP, ale również na przykładzie projektu, który nas interesuje, nawet jeśli nie jest to XRP. Myślę, że warto, podobnie jak fora, podobnie jak hackatony, śledzić również tę właśnie zakładkę careers, te właśnie ogłoszenia o pracę. Jeśli jest ich dużo, to myślę, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że firma rozwija się, firma idzie do przodu. Zwróćmy również uwagę, że tutaj większość stanowisk tak naprawdę to są stanowiska technologiczne i co ciekawe, są to stanowiska rozłożone po całym praktycznie świecie w różnych ciekawych i myślę, że interesujących właśnie dla osób technicznych lokalizacjach na świecie. Także myślę, że również to jest bardzo dobre miejsce, gdzie należy śledzić to, czy tak naprawdę projekt żyje, czy przypadkiem nie chyli się ku upadkowi. To wszystko, jeśli chodzi o tę czwartą część, czwarty film poświęcony projektowi XRP. Dziękuję tutaj Kermitowi za podrzucenie informacji właśnie o uruchomieniu tego programu i tym samym zapraszam osoby do kontaktu, które są zainteresowane konkretnym projektem, aby przesyłać do mnie ewentualne informacje o tym, co dzieje się w projekcie, abym to skomentował. Myślę, że to jest bardzo fajna forma współpracy mojej z Tobą, z Wami jako odbiorcą czy jako odbiorcami moich treści, a tym samym macie jednocześnie pewność tego, że wyrażę swoją opinię na temat projektu i w kontekście danego projektu, który Was interesuje i który aktualnie jest na czasie. Także dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do śledzenia kanału, komentowania, oglądania treści. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.